No dobra, zaczniemy od ciastek. Trościzna. Już się robi. Nie mogę nic obiecać, ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? A z wałkiem sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi. Pójdź, pokażę ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skittlesy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamię, jeśli powiem, że są idealne jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robię niesamowity domek z piernika. Przy okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić skittlesami. Wykończenie? Cukier w puder. I domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie! Ojej! Twoje ciastko! Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej. Chyba jednak nie. To niby jest ciastko? Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny, jaki smaczny. Jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera. I to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fu, to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne. Ale trzeba je podpiec. Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O matko boska! Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaicy swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nigdy za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Będzie rewelacyjnie. No proszę. Jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger. Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się, patrz jak świetnie mi wyszło. Tadam! Ojej, ale rozmiar. Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Jaki soczysty. Ekstra. Teraz ty, kolego. Ups. No i rozpadł się. Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki.
i Nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje. Co? To niesprawiedliwe. Tym razem chcę nuggetsy. Dacie radę? To proste. Babciu, pobudka. Patrz, Jennifer chce nuggetsy. Już, już. Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O, babciu, podziel się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej. Ojej, coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie, dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko. Maczam w nim kawałki kurczaka. A następnie obtaczam w bułce tartej. No idealnie. Teraz można smażyć. Jakie to apetyczne. Mmm, i ten aromat. Chciałabyś spróbować, co? Nie ma mowy. Jestem zajęta. Moje nuggetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zawinę nuggetsy w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z Cheetosów. Tylko najpierw muszę im spuścić lanie. Kochanie, uważaj, nie tak mocno. Ojej. Chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie. Teraz obtoczę nuggetsy w Cheetosach i na patelnię. Będą niesamowite. A może sama je zjem? Prawie zapomniałam. Nie ma nuggetsów bez sosu. No teraz jest idealnie. Ojejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne. Czerwone. Wspaniale. Ojej, tu jest ser. To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam. Brawo ja, brawo ja. Umiecie zrobić pizzę? Czekam. Nie ma problemu. Też bym chętnie ją zjadła. A, pizza. Mogę ją zrobić. Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale… Patrzcie, jestem szefem kuchni! Latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz, dam ci nowy kawałek. Dziękuję, babciu. O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz Skittlesy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Zabarwię je, żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie. A teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O, już? No w końcu. Nasze pizze są gotowe. Bellissimo. Jak apetycznie pachnie. No całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować.
A to wygląda bardziej interesująco. Skitelsy! No, wygląda lepiej niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie! Smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu! Dziękuję! Zasłużona wygrana. Moja pizza była lepsza. Weźcie się w garść. Zaraz zaczynamy. Co my tu mamy? O, sałatka. Czy wszyscy są gotowi? Zaraz przekonamy się, który z naszych bohaterów jest najlepszym w przyrządzaniu tego dania. Zaczyna profesor. Co on robi? Bierze ziemię? Czy to jakaś magiczna fasolka, profesorze? Zaraz zobaczymy. Profesor dodał tyle fasolek. A teraz polewa to wszystko wodą. Chyba troszeczkę przesadził. Powinien pan bardziej uważać, profesorze. Chwileczkę, chwileczkę, zaraz to posprzątam. No, teraz wszystko w porządku. Co się dzieje? Ojej, tylko spójrzcie na tę idealną sałatę. A to dopiero. Profesor postanowił ją ściąć. A teraz wykłada wszyściutko na talerz. Obok kładzie kawałek bagietki, bo czemu nie? O, smak starej dobrej fasoli z puszki. O, tak. A o co chodzi z tym dinozaurem, profesorze? No w sumie wyszło pięknie. Dobra robota. Ciekawe, jak odpowie na to siostra. Ej, te warzywa są na sałatkę, a nie na przekąskę. No, to ja rozumiem. Siostra kroi warzywa nożem. I co teraz? Liść sałaty? Papryka? Ojej, jaką uroczą sałatkę przygotowała. Myślę, że Rosie się spodoba. Ale musimy jeszcze zobaczyć danie szefowej. Szefowa nie ma nastroju do żartów. Bierze troszkę białego sosu. I rozsmarowuje go na talerzu. Kromki chleba? Blender? Poważnie? Co ona kombinuje? To dosyć dziwne. Dalej wysypuje powstałe okruchy na talerz. Teraz kroi plasterki warzyw. No jakie to eleganckie. Te cieniutkie plasterki rzodkiewki już wyglądają niesamowicie apetycznie. Ojej, tylko spójrzcie, co za sposób podania. Szefowa kuchni to prawdziwa profesjonalistka. Czas na degustację. Co my tu mamy? Wow, jaka niezwykła sałatka. Czy to dinozaur? Spróbujmy. To czekolada, jest pyszna. A to co? Fu, nienawidzę fasoli. Ohyda. A teraz spróbujmy ciebie. O, jakie fajne oczy. Sprawdźmy, jak smakują. Ojej, pyszniutkie. No i wreszcie trzecia sałatka. Mam nadzieję, że też będzie mi smakować. Fuj, jest to obrzydliwa. Do bani. Dobra, ta mi się nie podoba, ta też nie. A oto nasz zwycięzca. Ja? Oczywiście, przecież jestem najlepszą szefową kuchni. Proponuję uczcić moje zwycięstwo małym przyjęciem. Profesorze, to nie czas na nowe eksperymenty. Przed nami nowe wyzwanie. O, to przecież koktajl mleczny. Lubicie koktajle mleczne? Jaki jest wasz ulubiony napój? Dajcie nam znać w komentarzach, a może następnym razem zrobimy wasz ulubiony koktajl. Profesor nie może się doczekać, kiedy znów zacznie gotować. Co on tam trzyma? Soda? Wygląda na to, że czeka nas kolejna lekcja chemii od profesora. Jest naprawdę dobry w mieszaniu wszelkiego rodzaju niezwykłych płynów. A teraz dodajemy sekretny składnik. Tylko spójrzcie na te bąbelki. Wygląda na to, że napój jest gotowy. No nieźle. Oczywiście nie przypomina koktajlu mlecznego.
Ale to jest właśnie cały profesor. Zawsze znajdzie ciekawe i niekonwencjonalne wyjście z sytuacji. A siostra postanowiła ugasić pragnienie napojem gazowanym. Chociaż otwarcie puszki nie zawsze jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. Wiem, potrząsnę tym. O nie, to nie był dobry pomysł. Teraz cały napój... No właśnie o tym mówiłam. Profesor pokazuje, co o tym myśli. Mimo wszystko siostrze zostało jeszcze troszkę napoju. Niewiele, co prawda. Co dalej? Wow, spójrzcie na to. Jak dużo cukierków. Teraz bierze bitą śmietanę. O tak, wygląda apetycznie. Misie Haribo? Świetny pomysł, profesorze. Dobra robota. Ale trudno zaskoczyć szefową tak prostymi napojami. No co, szefowo? Pokaż profesorowi i siostrze, jak wygląda prawdziwy napój od profesjonalisty. Ojej, chyba będziemy potrzebować lodówki. No to czekamy. Siostra prawie skończyła swój koktajl. Wygląda świetnie, ale szefowa nadal nie jest pod wrażeniem. Wyjmuje swój napój z lodówki. Chociaż to wygląda jak zwykła lodowa kulka. No rzeczywiście, to po prostu lód. No i co teraz? Szefowa zrobiła w środku dziurkę i wylała z niej wodę. No to ciekawe. Teraz bierze kolę i nabiera ją do strzykawki. Co będzie dalej? Wow, no co za podanie. Ten napój ma tak skomplikowaną recepturę, ale zdecydowanie jest tego wart. Chociaż decyzja należy do Rosie. Jej, spójrzcie na wielkość koktajlu mlecznego siostry. Jest wspaniały. Jednak nie. Koktajl siostry wylądował na podłodze. No i co teraz? Rosie ma tylko dwa koktajle do wyboru. Ojej, ale fajny dym. Da się to pić? O tak, to jest pyszne. Uwielbiam to. Teraz twoja kolej. Fuj, to jest okropne. Tak, oto nasz zwycięzca. No nareszcie zasłużone zwycięstwo. Ekstra, mam coś słodkiego, Kinder niespodziankę. Ale super, to jest na pewno pyszne. Tak apetycznie wygląda. Zapomnij, to jest moje. Czyli muszę zjeść tę papryczkę. Będzie ohydna nawet z czekoladą. Chociaż, jeśli jej nie ugryzę, to nie będzie tak źle. A wręcz przeciwnie. Ej, to challenge. Musisz ją gryźć, a nie oblizywać. No to zjem ją szybko. O rany! Zaraz wybuchnę od środka! Jabłonę! Pomocy! Chwila, założyłam moje specjalne super okulary. Jestem jak smog wypluwający płomienie. Cała płonę. Muszę się napić. O tak. Tak jest o wiele lepiej. To wszystko? Świetnie. Jestem teraz cała brudna. Nie szkodzi, wytrę się. Gotowe. O nie, mój Kinder. Wszystko się stopiło. Co zrobiłaś z moją Kinder niespodzianką? Chwileczkę, tu jest jeszcze zabawka. Ciekawe, co jest w środku. Sprawdzę. Tu jest małe jajko Kinder. Ale mam szczęście. Jest takie urocze. To na pewno będzie pyszniutkie. Zanurzę je w dodatkowej porcji czekolady. To będzie podwójne czekoladowe uderzenie. Dasz kawałek? Zapomnij, to mój Kinderek. O tak, ale dobre. A ty nie dostałaś ani kawałka. Sprawdźmy razem, dobra? O, jakie to interesujące. Mamy popyty. Chcę je pierwsza wypróbować. Mam naprawdę fajny popyt. Tylko z czego jest zrobiony? Nie mogę tego rozgryźć. To trochę dziwne. Będę musiała spróbować. Ale coś się nie wciska. Ciekawe dlaczego. Naciskam to naprawdę mocno. O, ale fajne dziura. Pachnie tak dobrze. I smakuje niesamowicie. To nie jest taki zwykły popyt. Jest jadalny. Mój pewnie też. Ale coś się w ogóle nie gryzie. Może z tej strony. Kurczę. To jednak najzwyklejszy popyt.
Jest kompletnie bez smaku. A ja zanurzę mojego popyta w czekoladzie. O rany! Czekoladowy słodki żelek. To jest po prostu super pyszne. I takie ładne. Może mały kawałek dla mnie, proszę. Oczywiście, że nie. I co ja mam z tym zrobić? Oprócz tego, że mogę się z nim trochę pobawić. O właśnie! Wpadłam na świetny pomysł. Wleję czekoladę do tej foremki i włożę do lodówki, żeby stwardniała. Świetnie. Poczekam tylko chwilę. I będę miała wspaniałego czekoladowego popyta. O tak! Moja czekolada zastygła. Jest super, to będzie pyszne. Spójrz! To będzie niewiarygodnie dobre. A teraz zanurzę to w płynnej czekoladzie. I co otrzymam? Podwójnie czekoladową rozkosz. O tak! Palce lizać. Co jest? Może kawałek dla mnie? Ty się ze mną nie podzieliłaś, Kinder Niespodzianko. No to ukradnę ci twój popyt i zrobię coś jeszcze fajniejszego. Zobaczysz. Ale super się naciska, jest taki relaksujący. Tak uspokaja. Ej! Oddaj mój popyt. Nie ma mowy. Chcę się nim pobawić. Oddawaj! O nie, zepsuł się. I co teraz zrobimy? Szkoda. Był taki fajny. Ej, ale nadal można się nim bawić. Serio? Tak, nadal można wciskać guziczki. Co za zabawa. Sprawdzam. Mam kukurydzę. Nawet z czekoladą to nie będzie przysmak. A ty co masz? Ja mam lody, ale ekstra. Skoro ty masz kukurydzę, mogę dać ci loda. Chcesz trochę? Chcesz? Oczywiście, że chcę. Tylko żartowałam. Nie dam ci żadnych lodów. A teraz zanurzę je w tej czekoladzie. Zaraz zjem lody czekoladowe. Są niesamowicie pyszne. Takie fajne. Po prostu rewelacja. Wezmę dwa naraz i zanurzę je w czekoladzie. Wspaniale! Co może być lepszego od jednego loda? Tylko dwa lody oczywiście. Są takie dobre. Uwielbiam je. Ja też chcę. Skończyłam te super czekoladowe lody. Został jeszcze jeden. Co z tobą? Ej, co z tobą? Czyli teraz mogę zabrać twojego ostatniego loda. Poleję go sobie czekoladą i zjem z wielką przyjemnością. Jest taki dobry. Po prostu cudowny. Niesamowity smak. Ale co ja mam z tobą zrobić? No dobra, rozmrożę cię. Już zjadłam twojego loda, więc mogę to zrobić. Co się ze mną stało? O nie! Gdzie są moje lody? Zjadłaś je. A teraz zjadaj swoją kukurydzę. No pewnie, że ją zjem. Już nie jest taka paskudna po tym pysznym lodzie. Chociaż nie, jednak jest paskudna. Mam pomysł. Potrząsnę kukurydzą. I co otrzymam? Ziarenka oczywiście. A tego już nie potrzebuję. Podgrzeję ziarna i zrobię coś pysznego. Nikt tego wcześniej nie widział. To będzie popcorn. Ale nie taki zwykły popcorn. Ekstra. Wskakuje mi prosto do buzi. Jest przepyszny. A teraz przygotuję ekstra danie. Oczywiście popcorn, ale nie taki zwykły, z czekoladą z fontanny. Wsypałam go do wiaderka, a teraz poleję na wierzchu czekoladą. Ostrożnie wylewam ją do chochli i powoli polewam nią popcorn. A teraz zjem ten piękny czekoladowy popcorn. Rewelacja. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. No dobra, łap. Łapie? Łapie? Ej, no proszę. Łap, jeśli złapiesz, to będzie twoje. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. To niesprawiedliwe. Ej, nie ciągnij, to moje. Aj! Kurczę, popcorn się rozsypał. Ale przynajmniej udało mi się spróbować. Teraz ja otwieram pierwsza. O, wow, Coca-Cola. Super.
A co ty masz? Jestem ciekawa. Fuj, to brokuły. Co za ohyda. Nie chcę tego jeść. A ja mam Coca-Colę i ją uwielbiam. Poczęstuj mnie, proszę. Nie ma mowy, sama to wypiję. Wypiję całą butelkę. Ale mam jeszcze czekoladę. Zmieszam Coca-Colę z czekoladą i będę miała czekoladową Coca-Colę. Ale z jakiegoś powodu nie leci z tej butelki. Aha. Wiem, co robić. Wleję ją prosto do mojej buzi. O nie, spudłowałam. To nie fair, jestem teraz cała brudna. Ale to i tak jest pyszne. To jest takie dobre. Muszę być ostrożniejsza. To jest takie dobre. No daj mi troszkę, proszę. Nie ma mowy, zjadaj swoje brokuły. Nawet pachną obrzydliwie. Może będzie lepiej z czekoladą. To wciąż jest paskudne, ale może czekolada poprawi smak. Fuj, nie. To nadal jest ohydne. Nie zjem ani jednego kawałka więcej. Dzięki. Musisz to zjeść, no dalej. Dobra. Dodam więcej czekolady. Bleee. To obrzydliwe. Nie chcę zamienić się w królika. Czuję się okropnie. O, niedobrze mi. Ups, przepraszam. O nie, zaraz zemdleję od tego smrodu. Sorry, to się zdarza po brokułach. Cóż za miła niespodzianka. Współczuję ci, Suzy. Nie znoszę ostrego. Zawsze robi mi się po nim niedobrze. Przestań się śmiać, Mielby, i sprawdź, co ty masz. Kinder niespodzianka, co za szczęście. Uwielbiam czekoladę, chyba nie ma na świecie nic pyszniejszego. Suzy, spadaj stąd. Ale co ja mam zrobić? Nie chcę jeść tej ostrej papryki. Może czekolada pomoże i będzie smakować o wiele lepiej. Będę musiała to sprawdzić. Chwileczkę, nie będę się spieszyć. Mam lepszy pomysł. Co ty robisz? Nie można tylko zlizać czekolady, trzeba zjeść całą papryczkę. Wiedziałam, że mi na to nie pozwolisz. Dobra, no to patrz. Z łatwością sobie z tym poradzę i nawet się nie spocę. O nie! Płonę od środka! To wygląda niebezpiecznie, pora na środki ochronne. Nie mogę dłużej wytrzymać, ja się palę! Mogłabyś ziać ogniem w drugą stronę, Suzy? Przepraszam, nie kontroluję tego. Muszę się natychmiast czegoś napić. Od razu lepiej. Co za ulga. Skończyło się? Super. Z czego się śmiejesz? Jesteś cała w sadzy. Tak lepiej? O nie! Moje czekoladowe jajko się rozpłynęło. To było niechcące, przyrzekam. Co za różnica, i tak nie da się tego naprawić. Ojej, ale prezent w środku jest nienaruszony. Super. Patrz, tu jest jeszcze jedna Kinder niespodzianka. Czy to nie wspaniale? Ale mam farta. Szybko to rozpakuję. Tak jest o wiele lepiej. Można próbować. Prawie zapomniałam o zanurzeniu jajka w czekoladowej fontannie. Jestem pewna, że dzięki temu będzie smaczniejsze. Poczęstuj mnie. Możesz pomarzyć. Zniszczyłaś jedno czekoladowe jajko. Nie należy ci się nic. Chciwuska. Nowe niespodzianki. Ale to ekscytujące. Patrz, to popyty. Wyglądają super. Dotknę swojego. Dziwne, guziczki się nie wciskają. Jest zepsuty? Nie mam pojęcia. Przyjrzyj się bliżej. Kurczę, tak nacisnęłam, że zrobiłam dziurę na wylot. Co to ma być? To dziwne. Chwileczkę, jak to ładnie pachnie. Spróbuję polizać. To przecież żelek. No co ty gadasz? Co za miła niespodzianka. Pewnie mój popyt też można zjeść. Dlaczego jest taki twardy? Mogę sobie połamać w ten sposób zęby. To bolało. Pacnęło mnie w nos. Następnym razem nie wkładaj do ust wszystkiego, co popadnie. Sorry, nie mam czasu na bzdury. Muszę zjeść mojego żelka. O tak, dzięki czekoladzie jest jeszcze lepszy. Smakuje bosko. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Ja też bym chciała spróbować. Daj mi chociaż kawałek. Nie ma mowy. Tak myślałam. Czyli muszę po prostu siedzieć i sobie grać.
Chwileczkę, mam pomysł. Spróbuję oblać mojego popyta czekoladą. Jestem pewna, że wyjdzie z tego coś dobrego. Ej, dokąd idziesz, Suzy? Muszę to wstawić do lodówki, żeby czekolada zastygła. No i proszę. Chwilkę poczekam. Myślę, że gotowe. Można wyjmować. Świetnie. Czekolada zastygła i zaraz ją zjem. Gdzie ty byłaś? Zaraz się dowiesz. Napełniłam czekoladą mojego popyta i wstawiłam do lodówki. Zobacz, co z tego wyszło. Yummy. To genialne. Jeszcze więcej czekolady nie zaszkodzi. No to czas spróbować. Dłużej nie wytrzymam. Smakuje bosko. Czekolada rozpływa się w ustach. Przyznaję, że to wygląda super. Dasz mi spróbować? Wiedziałam, że nie dasz tych ci w usko. Ale ja zawsze dostaję to, czego chcę. Sorry, Suzy. Ten popyt jest teraz mój. Ale ładne guziczki. Nie mogę się opanować. To jest takie wciągające. Ale odlot. Ej, nieładnie brać cudze rzeczy. I tak nie potrzebujesz tego popytu. Daj mi go. Oddaj. No i co ty narobiłaś, Mia? Rozerwałyśmy go. Gdzie jesteś, Suzy? Widzisz, popyt się zniszczył. No to po co go zabrałaś? Ojej, ale połówka też jest fajna. Tak mówisz? Może jeszcze nie wszystko stracone. Rzeczywiście super. Nie mogę się doczekać, kiedy tam zajrzę. No to do dzieła, Suzy. To kukurydza? O nie, może ty będziesz miała więcej szczęścia. Lody na patyku, ale mam farta. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Chciałabym być na twoim miejscu. Poczęstuję cię. Dzięki. Ej, co ty robisz? To nie było śmieszne. Ja myślę, że było. Chciałam się tylko troszkę z ciebie ponabijać. O, jakie to jest przepyszne. Lody świetnie komponują się z czekoladą. Niebo w gębie. Szkoda, że ja nie mogę spróbować. Mówiłam, że poradzę sobie bez twojej pomocy. O, tak. Mogę prowadzić pokazy jedzenia lodów w polewie czekoladowej. Ja bym dała lepszy pokaz niż ty. Boskie. Nie sądzisz, że zrobiło się tu troszeczkę chłodno? Nie mogę się ruszyć. Ej, co się z tobą dzieje? Dziwne, nie reaguje. Zamarzła. To dla mnie niepowtarzalna szansa. Teraz nikt mnie nie powstrzyma. O, tak, wygląda świetnie. Uwierz mi, Mia, potrafię jeść lody tak samo dobrze jak ty. Pożałujesz tego. Wydawało mi się, czy coś mówiłaś? Przepraszam, nic nie rozumiem. Ale zaraz cię rozgrzeję. Na pewno pomoże mi w tym palnik gazowy. No i jak się masz, Mia? Lepiej ci? O, znowu mogę się ruszać. To takie wspaniałe uczucie. Dzięki, Suzy, uratowałaś mnie. Ale gdzie są moje lody? Zeżarłaś je. Potraktujmy to jako małą nagrodę za pomoc. Tak? No to bierz się za swoją paskudną kukurydzę. Może czekolada zabije ten smak? Sprawdźmy. Jak na razie całkiem nieźle. Oj, kurczę, już nie. To ohydne. Co ty robisz, Suzy? Przecież z kukurydzy można zrobić coś bombowego. Potrzebuję ziaren, a resztę można wyrzucić. Po co ci ta patelnia i kuchenka? Jeszcze nie zrozumiałaś. Chcę zrobić popcorn. Ziarna trzeba odpowiednio rozgrzać. Ojej, to się rozlatuje. Tego nie przewidziałam. Dobra, można wyłączyć. Super, naprawdę świetny plan. Wiedziałam, że ci się spodoba. Teraz kukurydza smakuje o wiele lepiej. Brakuje tylko słodkiego czekoladowego sosu, który mam na wyciągnięcie ręki. Co za arcydzieło. Moje danie jest dopięte na ostatni guzik. Można jeść. Będzie pyszne? O tak, jest wspaniałe. Chcę więcej. Suzy, przypominam, że jesteśmy najlepszymi koleżankami. Czyli powinnam cię poczęstować. No to łap. Jak ty to rzucasz? Celuj lepiej. Nie mogę nic złapać. Przepraszam, mam słaby wzrok. Nawet nie próbujesz trafić. Jestem dziś po prostu bardzo zmęczona.
Oddaj mi ten popcorn, zjem go bez twojej pomocy. Jest mój! Oddaj! O nie! Muszę teraz jak najwięcej złapać ustami. Ale super! To nie fair!